Cześć i czołem, moi kochani. Witam was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Słuchajcie, nie wiedziałem. Poczekajcie, przesunę sobie mikrofon. Już powinno być głośniej. Nie wiedziałem, że będę miał takie problemy z nagrywaniem nawet tych odcinków. Dlaczego problemy? Dlatego, że nie dość, że mam internet z wiadra, to jeszcze z wiadra dziurawego i potrafi mi się połączenie z internetem przerwać. W związku z tym mam teraz, jak zobaczycie, tutaj 11 raz, a zrobiłem już 16 i część tras mi się po prostu nie nalicza w trackbooku. Nie w trackbooku, tylko nalicza się w trackbooku, a nie nalicza się w World of Tracks. Także jest przeuroczo. Pije kawkę. I takiego obrotu sprawy się, słuchajcie, nie spodziewałem. Mam też teraz troszkę dłuższą trasę, czyli 300 km, więc no i też odcinek, podejrzewam, będzie troszkę dłuższy przez to, albo dzięki temu, jak zwał. Tak zwał. Wynika to z tego, że po prostu te 200-kilometrowe trasy, które robiłem, już są zrobione. Już jest osiągnięty poziom tych 1000 dostaw. A co za tym idzie, no już te trasy się nie naliczają do rozgrywki, tak? Więc muszę robić inne, troszkę dłuższe. Teraz się przeniesiemy w inne miejsce. Bułgarii, i może uda się dzięki temu znaleźć jakieś nowe lokacje, jakieś nowe miejsca. Aha, i zobaczymy. Miałem właśnie zrobić jedną ważną rzecz. Mianowicie chciałem troszkę przepodgłośnić dźwięki gry. Wynika to z tego, że wydawało mi się, że troszkę jest za cicho w stosunku do mojego jakże pięknego głosu w tym mikrofonie. Są pozytywy tego nagrywania bez kamerki. Nie jestem tego pewien, to też może być zostawione w waszej ocenie, ale wydaje mi się, że bardziej skupiam się na wymowie i większość tego, co mówię, da się zrozumieć. Co ma dwa końce, jak każdy kij, może być plusem, ale może też być minusem. Kończą się święta, właściwie święta już się skończyły, czyli mamy niedzielę. Wczoraj usiadłem do Bannerlorda około godziny 18 i skończyłem około godziny 2:30 w nocy. No i wczoraj nic nie nagrywałem. Mam teraz lekkie wyrzuty, postaram się dzisiaj nagrać chociażby do końca te odcinki ze świątecznym eventem. Są cztery drazki, cztery odcinki. Już zrobiłem jeden, a w sumie dwa, jeden się nie naliczył, ale robiłem je, że tak powiem, podczas rozmów z małżonką, więc nic na kanał nie nagrywałem. Mam nadzieję, że mi starczy siły, ochoty oraz weny do gadania, bo na odcinki bez kamerki, odcinki to jednak nie jest taka prosta sprawa, coś z reguły mówić trzeba. Bardzo się cieszę, że dostałem książeczki nowe i mam nadzieję, że pozwoli mi życie znaleźć troszkę czasu na nagrywanie. O, policja. Teraz mandat dostanę. Trudno. Dostanę jakiś tutaj troszkę czasu, troszkę wenę, nagrywanie. Martwi mnie oczywiście ten kłopot z internetem, który mam, i to bardzo. Mam nadzieję, że wtorek, środa może nie uda mi się go rozwiązać, ale uda mi się go zdiagnozować. A rozwiązać mi się go uda przed feriami, bo będę miał tydzień ferii. Tak wstępnie, więc fajnie byłoby coś pograć w tym czasie, nie? I ponagrywać, i postreamować. No i dobrze, tą policję zaraz chyba spuścić kanał, a nie, no to się nie uda.
Jak wyprzedzimy ten pojazd, to powinna policja nas już ominąć. Ryzykujemy. Dobra, to było celowe zderzenie. One najprawdopodobniej teraz ta policja dokładnie została z tyłu. To był czysty zabieg antymandatowy. A to nie. Także mamy jakieś 300 km z hakiem, jak widzicie. Liczę bardzo, że traska nam minie w miłej atmosferze. Jutro już wracam do pracy. Druga zmiana, więc tragedia i dramat. No ale co poradzić? We wtorek też mam wolny, ale właśnie we wtorek pojadę żoną do pracy, zabiorę mój komputer i tam sprawdzę tą moją kartę sieciową. Bo tak naprawdę te problemy z internetem mogą mieć też tutaj. Na początek jakiejś wady fabrycznej. Do końca tego nie wiem. Najprawdopodobniej będzie to zrobienie z mojego routera funkcji bridge i kupienie nowego routera lepszej klasy z silnym sygnałem. I to powinno pomóc, aczkolwiek nie jestem pewien, że to jest to. Bo to może to być kwestia czegoś innego. Zobaczymy. Martwi mnie tylko to, że na kabel w tej chwili nie ma opcji. No ale nic. Nie ma co gadać. I się nad rozlanym mlekiem spuszczać. Zobaczymy, co możemy zrobić, żeby tą sytuację poprawić. Mam 11 na 15, czyli muszę zrobić 4 trasy. Jak dobrze pójdzie, no to jeszcze trzeba po 4. Jeżeli żonka nie wróci z kawki jeszcze do tej pory, to powinno nam się udać wszystko nagrać. Dzisiaj zobaczymy, najwyżej będziemy kontynuowali te nagrywanie. Na pewno jakieś 2-3 odcinki będę chciał nagrać. Teraz jeszcze czekam na takie, wiecie, przyziemne rzeczy, jak na przykład zmywarka, którą trzeba go zładować, ale to możemy sobie takie przyjemności jak sprzątanie dawkować i robić to między nagrywkami. Bułgaria, jak widać, jest klimatyczna, fajna, fajnie mi się jeździ. Jakoś po Turcji jednak mi się jeździ troszkę gorzej. Ta Bułgaria jest spoko, dlatego w niej no już troszkę tego czasu spędziłem i tak mi się też wydaje, że ten event świąteczny właśnie w tej Bułgarii skończymy, bo jest to nowa mapka, ciekawa. Muszę sobie jeszcze potem, może nie dzisiaj, ale poszukać tej przeprawy promowej przez rzekę, bo to też ponoć fajna sprawa jest. Ona gdzieś tutaj właśnie jest na Bałkanach. Zobaczymy, kiedy, jak, po co i dlaczego to się uda zrobić. Oczywiście po tym odcinku przerwiemy i nagramy kolejny. No, żeby... mam świadomość, że to nagrywanie odcinków to jest tragedia, przesył to jest jeszcze większa tragedia, więc póki co muszę jakoś walczyć z tym fantem. Nie wiem, jak to dłużej miałoby potrwać, odpukać, to po prostu będę sobie na pendrive wrzucał na dysk zewnętrzny te odcinki i wrzucał na laptopie, na którym mam przesył 30, a nie 3 albo 40 czasem.
Najbardziej prawdopodobna jest po prostu awaria Routera, tak, który mam, ale jak to pięknie stwierdziła Vectra, oni nie gwarantują internetu po Wi-Fi, a router by wymienili tylko jeżeli by nawalał internet na kablu, a ja na kablu interneta nie mam. Troszkę sobie pluję, bo przy okazji remontu wiedziałem, że to by nie stał komputer i mogłem ten kabel poprzeprowadzać pod podłogą, a teraz to już jest mleko rozlane. Jezu, kto wymyślił ten? Kto wymyślił ten rondo tutaj? Tak musiał Polak projektować, jak nic. Oliwka nie trzeba, na razie możemy jechać. I to pijany Polak. Myślę, że zostawię to bez komentarza. To był wasz prezent poświąteczny. Nie wiem, kto tego rondo postawił. Na pewno nie ja. Tutaj taka polska droga. Kojarzy mi się z, słuchajcie, z drogą na Mazury, jak jechałem do Gucianego ostatnio, lat temu ze 3. Tylko tam był śnieg, co prawda, ale taka... Pojechałem w zimę na Sylwestra, ale to taka podobna, myślę, była okoliczność przyrody. Ale się wkopałem w trasę. Już widzę te zakrętyny. To będzie chyba nie jedyny wypadek dzisiaj. Patrzcie, co tam jest. Trafiłem, widzę, na grube serpentyny. Zobaczę jedną rzecz. Dobrze, żadne reklamy się nie odpaliły. Ciężko będzie, jedziemy. Czy wy to widzicie? Gdzie ja wylądowałem? O, proste, równe trasy w Bułgarii, nie ma tutaj żadnych serpentyn. Aha! Gratulacje dla mnie. Światło. Bym myślał o światłach.
co tu się od Janie Pawła. Sorry, byku. Prezenty mnie przeważyły. Nie wiem, czy to jest złośliwość tej gry. Przecież dobrze wiecie, że nie lubię jeździć. Ach, deszczu be w nocy i robi się noc i jeszcze pada deszcz. No genialnie. Jakoś poszło. Myślałem, że będzie gorzej z tym zakrętem. Kurde, myślałem, że już kończymy te serpentyny. Tam zobaczcie, to przed nami. Kolejne zawiasy. Ja muszę zmienić tą lokację na inną. To już wiem, trzeba jakieś inne miejsce wybrać, bo przecież popełnię seppuku albo harakiri. Się bałem, że będzie czołówka. Co wiesz, że tak zamilkłem, ale muszę się nie skupić, żeby nie wygrzęć w ścianę. Nawet naciskam na hamulec. Wiem, że do tego nie przywykliście, ale jednak. Na szczęście już wygląda mi na prostą drogę, także będzie z górki. Jesteśmy już na przedmieściach, widać firmy. Zobaczymy, gdzie nas zabierze gra. Rondo, dobra, zwolnię, bo nie chcę znowu wylądować w barierkach. O, i widać już miejsce dostawy. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Braszów, taka polska trochę, polskie tłumaczenie.
polska nazwa. Słuchajcie, dłuższy odcinek. Ja podejrzewam, że będzie miał z 1,5 mega, więc będzie mi się wrzucał jakieś 3 godziny na kanał. Także postaram się go zaraz włączyć, rendegowanko, żeby był na jutro, bo na jutro już odcinka żadnego nie mam. Pozostałe chyba nagram już bez wrzucania. Będę wrzucał jutro, na przykład rano włączę, no zobaczymy co z tego wyjdzie, ale no jest to upierdliwe strasznie. Przypominają mi się czasy, jak na starym laptopie wrzucałem filmy całą noc. Były takie czasy. Ostawiałem komputer na noc, żeby 2-3 odcinki z Farminga wam wrzucić, albo z innych gier. Niebezpiecznie się cofam w czasie. No ale dobrze. Dojechane. Za chwilę ładunek odebrany. Zostanie mi jeszcze 3 misje prezentowe do zrobienia, czyli już bliziutko, już za chwilę koniec tego szaleństwa. Pamiętam Arturze o promocie, pamiętam Bastku, Jacku o Farmingu, no ale w tej chwili no nie jestem w stanie ściągnąć sobie modów. Nie będę takich rzeczy robił. Muszę mieć internet inny niż z kałuży obierany durszlakiem. Ładunek oddany. Zobaczymy, czy mi się zapisze ta misja. No bo to jest dosyć istotne. No teraz możemy tylko tutaj inwestować. Jest 12 z 15. Kochani, bardzo wam dziękuję. O, kolejne się włączyło okienko. No, nie mam podglądu, więc takie kwiatki się będą działy. Na szczęście nie ma kamerki, więc nic nie stracicie, a tylko zyskaliście. Kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już jutro. Pa, pa, cześć. Hey.